takie japońskie obrazki. Coś tam o mnie mówiono, tylko pamiętam, że przedstawiciele ambasady, którzy byli, to mi powiedzieli, to pamiętam takie zdanie, że między innymi biegałam jak łabędź. To pamiętam do dzisiaj. Także tutaj bardzo serdecznie Ci Rysiu dziękuję, bo będzie to naprawdę, czy nie będzie, ale jest to dla mnie wielka taka pamiątka właśnie. Tak, to było uroczyste takie w ogóle pożegnanie Twoje. Tak. Stały wszystkie na płycie stadionu reprezentacje z tablicami, który kraj stąd, tak? No i speaker wtedy poprosił, właśnie ogłosił, tak, Irenę i faktycznie no, było miło, było kwiaty, uściski i króciutko to było, ale to emocji było co niemiara. Pani Irena, sobie pozwolę powiedzieć, że z tym łabędziem to prawda szczera była, ponieważ kto widział bieg w Montrealu, to tak było. Ja tylko zapamiętałam, bo właśnie... A tam ten rekord świata 49, ile to było? 28. W Montrealu, Pani Tadeuszu, nie Pan... W Montrealu rekord świata? 49 ile? Na 200. 28. 49-28, a Ryszka... Rekord życiowy 49-17 na połowę. No to dwie, które pamiętasz. I nie tylko. Jeszcze miałem się przygotować, bo nasz prezydent jest w ogóle lekkoatletą z zawodu, tak sobie podkreślę. Biegał w AZS-ie, Pani Reuszu, 800 i 1500, także tam. Tak. Prezydent biegał w grupie, bo ja zaczynałem w AZS-ie Olsztyn, później przeszedłem do Gwardii Olsztyńskiej, a trenerem właśnie tutaj naszego prezydenta to był, rektor, tak, Strzeżek. I to była taka grupa bardzo wesoła, zresztą Strzeżek był bardzo taki wesoły i żartownik. I tam byśmy się spotykali z całą grupą właśnie średniodystansowców i między innymi właśnie Piotr Grzmowicz biegał 800 metrów, półtora. No i tak do tej pory, to tak nam się miło czasami wspomina te lata, kiedy w AZS-ie jeszcze był ten stadion żużlowy. No dzisiaj, ale dobry, lepszy niż dobry. Teraz. Dzisiaj jest tam tartar z dziurami nieprawdopodobnymi, aż wstyd, tak? I jest dosłownie tego tartanu, ja nie wiem, z pół milimetra, że żadne zawody już w tej chwili rozegrać nie można. Czekają wszyscy, kiedy rektor zdecyduje się, bo to już tak tych lat, to przynajmniej ten remont powinien odbyć się przynajmniej 10 lat temu. Został po prostu całkowicie zabiegany. Jest w Olsztynie, mieszka, tak, jest. Jeszcze jest. Jest w dobrej formie, bo się czasami z nim spotkałem, to tak... Ale w tych jeszcze jest tam, tak. Nie, to już zupełnie inna ekipa rządzi w AZS-ie. Pierwszoplanową sprawą jest siatkówka. To tam wiesz. No ja wiem, zawsze była. Zawsze tam, było. No, zawsze. Znaczy przed dekadą to nie było. To siatkówki nie było jeszcze. Ale... Patrz, nasi AZS-iacy wygrali ze Skrą. No właśnie. Faworytem była Skra, żeśmy wygrali i to doskonały mecz był, także drugi raz nawet oglądałem wczoraj. Także się cieszymy z tego, bo to jest też nasza wizytówka AZS. Mówię o siatkarzu. Pozwolę sobie serdecznie pogratulować, złożyć życzenia. Dużo zdrowia, pomyślności, satysfakcji, wykonywanej pracy, tej cały czas społecznej, tak bardzo potrzebnej dla polskiego sportu i wszystkiego, co Pani robi. Dziękuję serdecznie. Życzę pewnej pomyślności. Tadeusz, witam Cię serdecznie. Bardzo miło. Omówiliśmy Państwa w międzyczasie. Tak. Dzień dobry. Pan Janusz Szywiński, znakomity reporter. Małżonka Pana Ireneusza Kluczka, nasz pierwszy olimpijczyk. A byłem, przepraszam, na Związku Miast Polskich. W Krakowie. We wtorek i w poniedziałek. I był syn, tak? W Częstochowie był sobie, ale też odbierał tę nagrodę, też ja również, lidera samorządu w Krakowie z okazji tego naszego spotkania Związku Miast Polskich. Wcześniej podziwiałem, jak grał w siatkówkę, a teraz jako wiceprezydenta. No właśnie. Tak. To ja później
nad Bandurenką. Dosyć tak znakomite grono z panią Ireną na czele i z kolegą. Tak, znamy się. Z młodych szczególnie, którzy no, tą przygodę ze sportem rozpoczęli, potem kontynuują, mają mniejsze i większe osiągnięcia, ale jest to wspaniała lekcja życia. Doskonale o tym wiemy i należy się cieszyć, że również jeszcze dzisiaj wy, jako te osoby troszkę starsze, macie tyle sił, ażeby to kontynuować i zachęcać tą młodzież do tego, żeby sport się rozwijać. Oczywiście wiemy wszyscy też, jak jeszcze wiele jest tak potrzeb w zakresie przede wszystkim funkcjonowania, finansowania sportu, czy też oczywiście bazy samej, która jest potrzebna, niezbędna. Zmieniło się bardzo dużo pozytywnie, no, ale wiemy, że nie jest tak, żeby powiedzieć, że już wszystko mamy i niczego nie potrzebujemy. Potrzebujemy jeszcze wiele po prostu w tym zakresie do zrobić, ale jestem przekonany, że mając tak wspaniałych partnerów i również ambasadorów, to będziemy mogli również tutaj w naszym mieście Olsztynie pewne rzeczy, o których marzymy, jeszcze zrealizować. Aczkolwiek no, trudno, Tadeusz, żeby powiedzieć, że odbudujemy Stadion Leśny, bo dzisiaj, kochani, to rozmawiamy na temat stadionu AZS-u, tak? No, jest tym stadionem, który tam w latach 90. przeszedł modernizację. No, została wówczas również ułożona bieżnia tartanowa, zostało wykonane zaplecze. Projekt jest, to znaczy został przygotowany. Pan rektor uzyskał środki również w części z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację tego obiektu. Dzisiaj jeszcze rozmawiałem z kanclerzem, został albo wdrożony, albo niebawem ma być ogłoszony przetarg. My jako gmina zostaliśmy poproszeni, żebyśmy byli partnerem, oczywiście również finansowym. No, doskonale sobie zdajemy sprawę sportowo, no to nie tylko studenci, to również nasza młodzież, która korzysta z tego obiektu, bo jest jedynym obiektem praktycznie w mieście Olsztynie, gdzie możemy organizować różnego rodzaju wydarzenia sportowe dla dzieci, dla młodzieży. A żeby mówić o zawodach już takiej rangi, no wiadomo, że ogólnopolskiej to nie mamy takich dzisiaj warunków, ale żeby normalnie trenować, przygotowywać, mamy wspaniałych zawodników, to również potrzebne jest, no są normalne warunki, prawda? Jest przecież bieżnia ośmiotorowa, są wiadomo inne te skocznie, rzutnie i to też jest potrzebne. Także mam nadzieję, że to zadanie nam się uda zrealizować w przyszłym roku, tak żeby nasi ci najmłodsi, troszkę starsi sportowcy rzeczywiście mieli przynajmniej te w miarę dobre warunki do trenowania, przygotowywania się, a potem żebyśmy my mogli oczywiście ich podziwiać na różnych arenach sportowych, tak jak was zawsze podziwialiśmy, ja pamiętam olimpiady, tak jak wspaniale to człowiek będąc jeszcze, wiadomo, również czy to w fazie tamtej młodzieżowej, no podziwiał panią Irenę, tu również kolegę na bieżniach, bo przecież zawsze byliśmy dumni z naszych, jesteśmy atletów i obywateli, którzy tak wspaniale reprezentowali nasz kraj, tak, na arenie międzynarodowej. Leszek, omawialiśmy swój życiu sportowy i no tylko jednej rzeczy, przypomnieliśmy rekord świata pani Ireny Elisia, a twoje rekordy życiowe na 800-1500. Ja jako junior już skończyłem, bo ja biegałem rozpoczynałem swoją przygodę ze sportem w ramach czwórboju wtedy. To było w szkole podstawowej, jak wiecie, tak, wówczas jeszcze poza Olsztynem, tak, ale byłem, nasza szkoła zdobyła mistrzostwo województwa, ja byłem, jeśli chodzi o chłopców też,
mistrzem, żeśmy startowali, potem pamiętam, na Mistrzostwa Polski w Tomaszowie Mazowieckim. Tam to są wysokie miejsce, nie pamiętam, które zajęliśmy. Natomiast od tamtego roku, to jako 14-latek, pojechałem na pierwszy obóz tabeli do Iławy, gdzie moim trenerem został Kręt niejaki, nie wiem czy pamiętasz. Chodział, chciałem biegać na ratunek. No i wtedy jak pierwszy bieg, to myślałem, że umrę, bo 1000 metrów kazali mi biegać. Zapisali, chciałem, tak? I było tak, że na początku było, no to chyba ze 3:20 przed obozem, gdzie jeszcze nie trenowałem w ogóle żadnych biegów tam, no typu średnie, tylko byłem po tym przygotowaniu, wiadomo, do Czwórboja. No i po tygodniu, przepraszam, po 3 tygodniach, chyba o 4, jak ten obóz był, nabiegałem 2:56. No, wtedy biegałem, spalę to jak już tam w ramach obozu kadry, pamiętam, Marian Dynicki był, no to nabiegałem 2:30 na 1000, tak? Ale jako junior, no to był mój najlepszy, na 800 było minuta 54, a na 1,5-3:56. Jako junior, no w zasadzie jak przyszedłem na studia, to niestety, no nie mogłem już tam sobie pobrać z kęczyrem, tak? Ale mile to wspominam. Na studia przyszedł pan prezydent, tak? Tak, tak. A już do trenera z Szeszka, tak? Czyli ja jak przyszedłem do szkoły średniej, to ja jak będąc w technikum budowlanym, tak, od razu no, poszedłem do AZS-u. I od tamtego czasu, przez 5 lat w AZS-ie, potem jeszcze na studiach w Lubach, jak przeszedłem po szkole średniej, trenowałem, tak, czyli w sumie bardzo fajny okres. Wtedy były ligi jeszcze. Gwardia, nasi tutaj przyjaciele i konkurenci, Tadeusz, oni byli w pierwszej, a myśmy byli w drugiej, ale żeśmy jeździli po całej Polsce, oczywiście tam różne. Fajnie było, tak. Ja to tylko pamiętam, jak jakiś tam zawodarz, czy to mistrz zawodowy, pojawił się nowy jakiś człowiek, stanął późno wieczorem, nogi takie długie, jak to ja mówię, nie, to Maria, to chyba niesamowity konkurent to będzie. No i rzeczywiście był to tak. Przez to, że były te ligi, to była też taka mobilizacja klubu, tak? Tak. Wielu zawodników, czy kluby nie miały takich zawodników technicznych na przykład, tak? A się po prostu w jakiś tam sposób przymuszało, tak? Żeby jakieś punkty zdobyć i tabeli po prostu wyżej. Ale się był najpierw w AZS-ie, a potem był w Gwardii. A ja zapomniałem, no oczywiście olimpijczyk z Moskwy. Też podziwialiśmy finalista, także. Finalista też do mistrzostw olimpiady w Moskwie. Tak, to pamiętam, 80 rok, prawda? Tak, tak. Startował w pierwszych mistrzostwach świata w Helsinki. W Moskwie nie byłem w finale, odpadłem. Nie byłeś? Nie, byłem w finale mistrzostw świata. A w Moskwie nie mi zabrakło tam 0,2, żeby do finału się dostać. A ci była wygrał, No wygrałem z nim, to jeszcze Leszek Filusiewicz na zdjęcie takie ładne zrobił właśnie na ostatniej prostej, kiedy Aki była na tam 10 płotku go postawiło, bo próbował tam na 13 kroków, brakło mu. No i wiadomo, że wtedy robi taką potęgę skoków, tak wyrzuca go strasznie, robi taki wiatrak, a tu mi się wydało, że ja tym swoim rytmem 15-krokowym na ostatniej tam prostej potrafiłem z nim wygrać. No, ale twój rekord polski chyba tam ile? 6-8 lat był? 13 lat miał. 13 lat. Paweł Januszewski. No dopiero prawił, tak. Ale też i rozmawiałem z Pawłem Januszewskim, to on jest na przykład bardzo taki niezadowolony, bo się okazało, że jego rekord był bardzo krótko. Bardzo krótko. Mówi Rysiek, mówi, ja mówi 20 lat mówi, walczyłem, żeby ustanowić rekord polski. Mówi, a zobacz, taki się znalazł zawodnik, że mówi, w pierwszym starcie wziął i ustanowił ten rekord polski. No, no tak czasami bywa. Ale się pierwszym zawodnikiem, który był na 50 czy przed tobą? Słuchaj, ja byłem jedynym zawodnikiem. Przepraszam. Jeżeli to chyba nie był taki młodzieżowy, który stał rekordem. Ja się przypominam, lata 56, kiedy startowali mistrzostwa Polski juniorów we Wrocławiu. I tam pamiętam to jak dzisiaj, że taka drużyna, znany klub, jak Legia Warszawa, przyjechała do domu autokarami z mistrzostwa Polski. W 1909 roku to było, a nas zebrał, kurczę, taki trener, o którym też bardzo rzadko, nie mogę nigdy czytać, Klemens. No,
My już wyjechali chyba w dwóch przedziałach tylko do tego Wrocławia, może 10-12 osób. I my te mistrzostwa we Wrocławiu wygraliśmy drużynowe. Powiem tak, i tego ja bardzo proszę, jakoś tego pomagała się starać. W dwóch zasłonach to ci zawodnicy, na tym młodzi ludzie, to zachodzi do głowy, a trenerze Legii to byli wręcz zrozpaczeni. I na tych mistrzostwach zebrał taką całą, pan wybrał. Ja bym się sam zrobił jeszcze złotą medalę. No, gdybyś tak powiedział. Nie, ale to nie tylko ja, bo to nie wtedy dyskowo świetli skoczek. Tam były dni, dożyli drużynowo, my wygrywamy takie zawody, spotykamy na tym, bo chyba raz się tylko zdarzyło. I to mnie tak jakoś mało się o tym mówi. A szkoła, którą ja kończyłem techniku samochodowe, to była jedna z najlepszych w ogóle w Polsce. Był już pan Moralewicz w ten czas? Moralewicz, tak. Moralewicz prowadził koszykówkę, zresztą tak. Świetny. Link się z tego wyszedł z tej szkoły. Taki Dobrowolski był świetny koszykarz. No tam cała inna grupa, ale Lekko Tezimicz szczególnie. I to przez człowieka, który zebrał dosłownie paru zawodników. Tam może 10, no tak, to doskonale pamiętam, prawda? Także była to sensacja, że Olsztyn, Maleńka, taka szkoła, to praktycznie z jednej tylko szkoły, żeby wygrać drużynę, jest z pewną samotnością i z wiedzą. Wygraliśmy drużynową mistrzostwa Polski, juniorów, nie młodzież. Tymka z Juwe. Nie, tak. To się zrywna do tego. Także ten sport w Olsztynie naprawdę wśród młodzieży był świetny. I to ludzie, którzy nie byli specjalistami kimś, zebrali świetnych, młodych, no brzmi oczywiście, takim idealnym, ale byli zapaleńcy, chcieli to i do tej pory, jak się gdzieś nie spotyka, to wspominają. Szczególnie tą szkołę, tej pichu samochodową. Była świetna szkoła. No i ta młodzież, te himonorki, pomocy, takie w dysku, jak ktoś powiem, bo szczepie, klimengaitis, tam w Trójstroku, no to pewnie jest sekretarz do 56. Także tego nie pamiętam. Ale to jest świetna moja. Pamiętam. A 60 roku tutaj świt bił rekord świata. Tak, jak chciałbym, żeby się na tym wodzie, bo tu jest daleko. Ja też nie miałem pojęcia. Pierwszy raz tam wzięli gdzieś tam na zawody, mówię, a nie wiem, się powtarza. To mówią, tam spróbuj podjąć. Ja mówię, na bosu. Na stadionie, na Koliarzu, bo jeszcze nie było żadnego tam tych na bosu, nie miałem tam też, nie miałem butów. Tak wygrałem to. Dlatego się raczej byłem chyba na Olimpiadzie w Rzymie, to byłem jedynym olimpijczykiem, który zdobył pierwsze kółko z olimpijskie. To był tak kasą, dwa i pierwsze kółka olimpijskie. Więc nie było tego z tej akcji. Także jakoś to się tam rozkładało. Ja też pamiętam te czasy, kiedy były te ligi, że klub musiał wystawić wszystkich zawodników. Konkurencję. Ale dzięki temu, to uważam, że dzięki temu to była taka dobra atmosfera. Wszyscy się modlitwowali, nawet jak jakieś notarcze. No to ktoś już prawie nie trenował, ale on do ligi, bo jeszcze tu punkty dla klubu. I ci ludzie tak już byli związani z tym klubem, że bardzo często w tym stawali się działaczami, prawda? Bo to na tą ligę to ja pamiętam, bo przecież tu ja byłam w Polonii, Warszawa zawsze. I tutaj często jeździliśmy na ligi właśnie do Olsztyna. No i ten reszty stadion, zawsze jakiś okolicowy pobiera, to Bzbysza, to w dal, Także naprawdę szczęśliwy stadion, piękny stadion leśny. Także osobiście też mam bardzo miłe tutaj wspomnienia ze startu w Olsztynie. Proszę, ja jeszcze wspomniałam o tym panu. Nie wiem, czy żyje pan Nie, chyba nie. No nie wiadomo, bo Moralewicz nie żyje, na pewno. Nie, słyszałem, że nie. Nie, ale nie słyszałem. Bo ja mam do niego pewien taki klub wdzięczności. Ale ja nie wiem, czy opuścił. Też był taki dumny z siebie, tak mi mak wziął, ja zapomniałem o tym. W zasadzie Klemens,
kogo, myśmy dał te pierwsze ostrogi, pierwsze rekord polski, nie lub odwiedzili gminy sobie. Ale potem gdzie no poszedł, a to pochwalić się, Machem pochwalić się, pan Roski, innymi tego człowieka, to mam tak wyrzuty sumienia. Też bardzo mało oni o nich powiedzieli. A oni się poszedli do niego prywatnie do domu, to na ścianie tak generalnie, to jeszcze moje zdjęcie powiesił, chociaż ja się jego stawię, że wybieram. Także się ktoś, wstawię, kto, no to ja wstydzę, że ktokolwiek tutaj jest z redakcji. Wspomnijcie o tym człowieku, to też jedno. A pan Andrzej Sienicki był widzem. Sienicki Sienicki, to przecież na lewo stronie. No właśnie, ale był tutaj. Tak, a ten to był początek. Ale będzie Zosia Sienicka. Będzie, tak? A to bardzo trudno. Ale ja jeszcze chciałbym tutaj jedną rzecz, Irenko, bo to tak, ja już w sumie jak zacząłem, lekko miałem tam 21 lat, jak poszedłem na badania lekarskie, to taki doktor Chmiel, to był stary, słuchaj, gdzie ty się zabierasz? No dobrze, ale zawsze robiło na mnie duże wrażenie, no tacy zawodnicy, którzy już mają jakąś tam renomę swoją, taką światową, tak, Irena Szewińska, tak, Władek Komarcz, załóżmy Bronek Jóźwikowie, Wodzyńscy, tak, potem Szortykowski. No to były po prostu takie ikony, tak, to były osoby, które wyszły z tego, jak dzisiaj my mówimy, Wunder Teamu, tak? Ale też muszę tak ze swojego punktu widzenia tak dzisiaj tak patrzę i tak jak trenowałem, że te gwiazdy umożliwiały nam, pozostałym zawodnikom z tych różnych w ogóle z całej Polski, tam, którzy się dostali w ogóle do kadry, że mogliśmy po prostu startować z zawodnikami po prostu europejskimi czy na świecie, tak? I w wielu wypadkach jak się spotykało, to też się... I trenować. I trenować też, bo też były przecież obozy, jeżeli już się dostało do tej kadry olimpijskiej, tak, czy narodowej, to też. Czy Szewińska wystartuje, tak? Czy przyjechała na jakieś zawody, czy Komar przyjechał, tak? I dzięki temu takimi dobrymi wynikami i zawodników, którym się Polska chwaliła, organizatorzy mityngów bardzo chętnie Polaków zapraszali. My byliśmy jedną z najlepszych w ogóle ekip lekki atletyki w ogóle na świecie, tak? I tutaj no taki hołd mówi Irenka, bo to ja już później zacząłem mieć, ale te twoje nazwisko, załóżmy, i tych zawodników, którzy byli przede mną, no otwierały drogę pozostałym zawodnikom, którzy się dostali na te stadiony w ogóle światowe. To robią rodzinę, nazwiska robią, tak? Do Wąronę przesiedzieliśmy, tak jak tutaj jeszcze pan prezydent wspomniał na przykład, że syna także, tak? Irenka też przecież... No nie dziąb, Paweł Andrzejczyk. Wąronę byłaś przecież też i synem, tak? I faktycznie te ligi, te wyjazdy autokarowe, no była taka atmosfera w ogóle rodzinna, wszyscy się znali, wspierali, tak? Bo to była jedna... najważniejsze to było zdobyć najwięcej punktów, tak, no i była rywalizacja. Spotykaliśmy się na tej lidze dwa razy, tak, bo to był rzut wiosenny i jesienny. A propos jeszcze Władka Komara, ja kiedyś byłem, tak jak pani dyrektor, to kiedyś kierowałem sportem w Olsztynie i poprosiliśmy Władka Komara. No i tam rozmawiamy, jeszcze byliśmy na pan. I mówię, panie Władysławie, my chcemy, żeby pan jako były mistrz olimpijski przyjechał do nas, tutaj spotkał się z mieszkańcami, to wszystko. No super, super rozmowa. W hotelu Relax tam żeśmy go umieścili, ja przychodzę do tego hotelu, żeby tam porozmawiać. Patrzę, taki pan tam leży. Olaf nie żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Dzięki bardzo. Tak.